Jaya Charyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 18 płyta, 77 ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 6, rozdział 2, tekst 13, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 15 września 1975 roku w Vrindavan w Indiach. Athainam ma aponayata pitasesha aganishkidam jadosho bhagavan nama niyamana samandhuhi. The most important ważnym słowem tutaj jest niyamana samandhuhi. Zwykle jest dyskryminacja nama basa i nama paradha, śuda nama, czyste imię, nama basa, prawie czyste i nama paradha, intonowanie świętego imienia z aparatą. Jest 10 rodzajów obraz. Spośród 10 rodzajów obraz najbardziej obraźliwe jest intonowanie Namnad Balad. Jedna aparatka jest Guru Avagya. Jeśli lekceważymy polecenie Guru i intonujemy Hare Krishna, wtedy to jest aparatka obraza. Wedyjska literatura, jakiekolwiek tam są instrukcje, jeśli ja nie jestem posłuszny, czy ja je tak lekceważę, jest tak wiele zasad, to nie jest możliwe. My interpretujemy w swój własny sposób o nama i uważamy święte imię Vishnu i inne imiona równie potężne. To jest nama aparatha. I ponieważ ktoś intonuje Hare Krishna, on myśli, nawet jeśli robię coś grzesznego, to będzie zneutralizowane. To jest aparatha. I instruowanie osoby, która nie ma zainteresowania w Hari Kirtana, to jest również aparatha. Dlatego nie powinniśmy być bardzo zainteresowani, aby nauczać świadomości Kryszny, jeśli ktoś nie jest bardzo zainteresowany. Ale taktycznie, jeśli możesz, próbuj dać jemu książkę. W ten sposób jest 10 rodzajów obraz. My omawialiśmy wiele razy. Ja myślę, wszyscy z was to znają. Tutaj jest powiedziane, ponieważ w czasie śmierci on wymawiał Narayana, teraz nie ma kwestii tu obrazy. Nie ma kwestii. To jest powiedziane w Bhagavad Gita. Intonując mantrę Hare Krishna, ktoś stopniowo uwolni się od wszystkich grzesznych reakcji. A dowodem jest, jak jest powiedziane w Bhagavad Gita,
अंतकाले तो मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जब प्रयाति समाज भावं जाति नास्तत्र संशय Even the time of death, jeśli w czasie śmierci ktoś może intonować Hare Krishna, then wtedy on jest chwalebny. Tutaj jest jasno powiedziane w Bhagavad Gita. W czasie. Ja wiele razy mówiłem. Test będzie sprawdzony w czasie śmierci. Oni mówią w Bengali. Twoje wyrzeczenia, pokuty, intonowanie świętego imienia, wszystkie te rzeczy, tak jak te egzaminy, przed promocją do wyższej klasy, ktoś jest sprawdzany w szkole. I jeśli jest wystarczająco, zda egzamin, wtedy jest promowany. Nasza promocja będzie zależała w czasie śmierci, gdzie się udamy. My zmieniamy nasze śmierć, znaczy, że my zmienimy nasze ciało. Ta zmiana ciała będzie zdecydowana w czasie śmierci. To już jest zdecydowane, jaki rodzaj ciała otrzymamy. Ale ostateczna decyzja będzie podjęta w czasie śmierci. To jest powiedziane przez Krysznę. Jak stestować? Jaki test? Każdy może zrozumieć. Jeśli w czasie śmierci ktoś intonuje Hare Krishna, wtedy z pewnością wiesz, że on udaje się na Vaikuntę. Nie ma wątpliwości co do tego. A nawet jeśli jest aparatka, to nie jest przyjęte tak w takie rozpatrzenia, ponieważ w czasie śmierci on wymawiał. To jest szczególny taki przywilej. Tutaj jest powiedziane. Sama znaczy doskonale. Teraz on jest w odpowiednim, dobrym stanie, aby udać się z powrotem do domu, do Boga. Dlatego nie możesz dotykać Jego. On jest kompletnie wolny. Jeśli jesteśmy poważni w naszym życiu, metoda jest bardzo łatwa. Opis jest. Gdzie jest trudność? Teraz jesteśmy poważni. Intonuj Hare Krishna i słuchaj Hare Krishna. Wtedy umysł jest skupiony. Naszym biznesem jest skupić umysł na lotosowych stopach Kryszny. Dlatego ten Kryszna, to intonowanie Hare Krishna pomoże nam. Wkrótce jak intonujemy, my słuchamy. To nie jest, że tylko widząc Krysznę, ty stajesz się doskonały. Również słuchając o Krysznie, to jest również inny zmysł. My zdobywamy wiedzę przez różne zmysły. Przykładowo jest dobre mango. Kiedy mówisz, pozwól mi zobaczyć, jakie jest mango. Ale ty widzisz. Nie, to widzenie jest niedoskonałe. Weź odrobinę mango i posmakuj go. Wtedy zrozumiesz.
Doświadczenie jest zbierane przez różne zmysły. Dlaczego dajesz nacisk jedynie na widzenie? To jest głupota. Tak jak możesz. Nawet jeśli nie smakujesz. Sprzedawca mango nie pozwoli tobie smakować, ale możesz to wąchać. Wąchając, możesz zrozumieć, czy mango jest dobre, czy złe. Przede wszystkim musisz otrzymać doświadczenie. Dlaczego mamy naciskać na widzenie Kryszny? To jest najbardziej głupia propozycja. Masz inne zmysły. Kryszna jest przygotowany, aby być postrzeżony przez Ciebie innymi zmysłami. Co to jest? Jeśli słuchasz o Krysznie, wtedy musisz wiedzieć, tam jest Kryszna. Tam jest Kryszna. Kryszna nie jest różny od swojego imienia, od swojej formy. Czy to forma, czy imię, czy cechy, czy parafernalia, cokolwiek. On jest absolutny. Nie ma dualizmu. Cokolwiek ty postrzegasz, to jest Kryszna. Ta świątynia Kryszny jest również Kryszną. Dlatego nie mamy wystarczającej wiedzy, jak zrozumieć Krysznę. Kryszna jest przygotowany, aby być zrozumiany przez nas na tak wiele sposobów. Kali Yuga, dlatego imię jest tak ważne. Ta formuła powinna być poważnie przyjęta. Nieograniczona ilość czy nieograniczona liczba grzesznych czynności już jest skończona. Yamaduci zakazali im, nie dotykajcie jego. On nie jest w takim stanie, aby udać się na Yamalokę, ale on może udać się na Vishnuloka. Najbardziej ważną rzeczą jest, jak odnieść pełen sukces w czasie śmierci, intonuj Hare Krishna. To powinno być. To będzie doskonałością życia. Wtedy oni objaśnili. Tak czasami na ulicy niektórzy z zewnątrz widzą was. O, oni intonują Hare Krishna. Jedynie tak symbolicznie. Ponieważ oni widzą, oni mają tilak, kunti. Dlaczego te rzeczy są wymagane? Nie zostawaj natychmiast paramahamsom. Bez tilaka, bez kunti i bez korali do intonowania. To nie jest dobre. Dlatego, że inni mogliby zrozumieć, tutaj jest Vaishnava, tutaj jest wielbiciel Kryszny. Jeśli on jest prosty, on będzie intonował Hare Krishna, to ta możliwość powinna być dana. Dlatego to jest konieczne. Jak ludzie mogą wymawiać, to intonowanie może uratować jego od największego niebezpieczeństwa. Dlatego jest powiedziane Sankietam, Parihasyam. Jeśli ktoś żartuje, czasami oni to robią, Hare Krishna oznacza, że on nie
nie intonuje poważnie, ale on próbuje żartować z tej grupy, która angażuje się w intonowanie. I to jest również dobre, Parihasya. Podczas czasu Chaitanya Mahaprabhu, muzułmanie, oni zwykli żartować z Hindusów. Hare Krishna, Hare Krishna. I przez tą praktykę oni intonowali Hare Krishna. I taki policjant był poinformowany, że ci Hindusi intonują Hare Krishna, Hare Krishna. Policjant zapytał jego, dlaczego ty intonujesz Hare Krishna? Imitując, oni zaczęli praktykować intonowanie Hare Krishna. To jest tak wspaniałe. Nawet żartując, symbolicznie, czy prema, bez żadnej dbałości Hare Krishna, w jakikolwiek sposób. Jeśli intonujesz Hare Krishna, wtedy Aga oznacza grzeszne czynności. Tak wspaniała rzecz, ruch Hare Krishna, w taki czy inny sposób. Jeśli my możemy przyjąć go bardzo poważnie, wtedy nasze życie będzie sukcesem. W końcu życia, jeśli możemy intonować. Dlatego Yamuna Jacharya mówi, nie Yamuna Jacharya, Kulashekar Maharaj, on był również władcą. Prana Priana Samae Kahuatu Pichto Kanthavaru Hanavihos Maranam Kutaste. On modli się, mój panie. Teraz jestem zdrowy. Jestem w pełni świadomy. W tym czasie, jeśli zaabsorbuję mój umysł u twoich lotosowych stóp i umrę, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, ponieważ w naturalnym czasie śmierci trzy elementy kapavata, one będą tak zniszczone i tam będą inne dźwięki i umysł będzie zaniepokojony, umysł przestanie działać. Z trudnością będzie możliwość intonowania Twojego świętego imienia. Najlepszą rzeczą jest, teraz ja czuję się zdrowy. Mój cały system, fizyczny system jest równie odpowiedni. Pozwól mi intonować i umrzeć natychmiast. To jest pragnienie wielbiciela. Powinniśmy utrzymać siebie. Krishna jest również bardzo łaskawy. Jeśli intonujesz poważnie, bez obraz, nawet w stanie takiej umysłowej w czasie śmierci, jeżeli jest taki nieład w umyśle, Krishna pomoże Tobie, jak intonować bez żadnych obraz. My musimy, jedyną kwalifikacją jest, że my musimy być bardzo szczerzy. Nawet tak symbolicznie intonując, żartując, jeśli ktoś może otrzymać korzyść, dlaczego nie robić to z pełną dbałością? Dlaczego nie robić to z pełną dbałością? Co jest tam złego? Bądźcie poważni, intonujcie Hare Krishna bardzo ostrożnie, aby otrzymać sukces życia w czasie śmierci. Dziękuję Wam bardzo. Hare Krishna. Cześć, Prabhupada.